Lojalna Jola, Jola nielojalna. Poszliśmy na 50 i o dziwo dalej nas słychać. Kiedy jest ładna pogoda, to nawet można zobaczyć Tatry. To można powiedzieć nieprawdopodobne. Witam wszystkich w dzisiejszym filmie. Obiecany wcześniej test mikrofonów bezprzewodowych Ulanzi J12, które udało mi się kupić na AliExpressie za 133 zł i 30 groszy. Czyli była to cena dosyć atrakcyjna, dlatego też zdecydowałem się na ich zakup. W dzisiejszym filmie przetestuję dla Was jakość dźwięku, zasięg tych mikrofonów, sposób działania redukcji szumów, który tutaj jest trzystopniowy, oraz jeden efekt specjalny, który też jest wbudowany w ten mikrofon. Zanim przejdę do testu, kilka takich króciutkich informacji. W zestawie oprócz pudełka, które zawiera instrukcję obsługi, mamy taką stację dokującą, która ma miejsce na właśnie dwa mikrofony i odbiornik. Przy czym jest ona stacją ładowania. Pojemność baterii to 800 mAh. W mikrofonach są akumulatorki o pojemności 80 mAh, przez co możemy od 4 do 5 razy naładować do pełna te mikrofony. Brakuje mi tu jednak trochę czegoś takiego jak włącznik ręczny tego ładowania, ponieważ korzystając tylko przez kilkanaście minut z mikrofonu, rozładuje on się o kilka procent, a wkładając ten mikrofon do stacji dokującej, on zaczyna się ładować automatycznie. Tu mamy taki magnesik, widzicie? Zapaliła się lampka ładowania i mimo to, że jest doładowany do powiedzmy 90 paru procent, będzie teraz ładować się do pełna. Moim zdaniem skróci to żywotność akumulatora w tym mikrofonie i tak jak mówię, wolałbym mieć taki włącznik ręczny. Ja sobie to z tym poradzę tak, że nie będę przechowywał mikrofonów w tej stacji, a będę je sobie ładować kablem, bo istnieje taka możliwość. Tutaj mamy złącze typu C i tak w ten sposób będę z tego korzystał. Ja mam akurat odbiornik z USB typu C, natomiast można dostać taki zestaw do iPhone'a ze złączem typu Lightning. Tu oczywiście do kompletu dostajemy kabel do ładowania. To, że mamy dwa mikrofony, możemy wykorzystać jako taki sprzęt do przeprowadzania wywiadów, bo działają one równolegle, czyli włączając obydwa, odbiornik łapie głos z jednego i z drugiego mikrofonu. Mikrofony posiadają takie praktyczne klipsy, które pomagają nam w przymocowaniu ich do koszuli bądź krawata. Całość jest zbudowana w naprawdę takim eleganckim stylu, dosyć fajnie to jest wszystko spasowane. Plastiki są powiedzmy dobrej jakości. Tutaj mamy włącznik. Tutaj mamy włącznik. W tej chwili mruga dioda zielona i czerwona. Na zmianę, kiedy podłączymy odbiornik do telefonu, automatycznie zostanie nawiązane połączenie. Wtedy się pali kolor zielony. I teraz tak, tu mamy podłączony odbiornik. Wystarczy włączyć mikrofon i on w sekundę łapie połączenie. Tutaj tym klawiszem włączamy również funkcję typu redukcja szumów. Jeżeli naciśniemy raz, jedno mrugnięcie będzie za chwilkę, momencik, o. Jedno mrugnięcie jest to pierwszy stopień redukcji szumów, drugi raz dwa mrugnięcia to jest drugi stopień i trzeci raz trzy mrugnięcia to jest trzeci stopień redukcji szumów. Natomiast jeżeli szybko naciśniemy trzy razy, zobaczcie, raz, dwa, trzy. Raz włączyło się czerwone, mrugnęło i znowu jest zielone. I to jest w tej chwili włączony ten efekt echa. Za chwilę przejdę do testu jakości dźwięku. Będzie on polegał na tym, że te same sekwencje będę nagrywał mikrofonem wbudowanym w aparat Samsung A52s. Następnie nagrane będą mikrofonem Ulanzi J12. Przy czym moim zdaniem dźwięk, który generuje ten mikrofon, ma dosyć mocno podbite wysokie tony.
Przynajmniej tak było ostatnio, ale zauważyłem, że zapomniałem zdjąć do końca naklejki znajdujące się na tych mikrofonach, więc może w tej chwili będzie to wyglądało trochę inaczej, ale wtedy musiałem nieco zbijać wysokie tony w aplikacji do montażu filmów. Jeżeli okaże się, że nagranie rzeczywiście nadal będzie miało zbyt dużo wysokich tonów, to będą trzy te same filmy z tym samym nagraniem. Jeden nagrany mikrofonem wbudowanym w telefon, drugi mikrofonem Ulanzi J12 bez ingerencji korektora oraz trzeci z delikatną korekcją wysokich tonów. Także zapraszam do odsłuchu. Najlepiej, kiedy sobie to zrobicie na jakichś większych głośnikach bądź słuchawkach, wtedy będziecie słyszeli lepiej, jak działa i czy poprawia dźwięk mikrofon właśnie ten bezprzewodowy. Szedł Sasza suchą szosą, w czasie suszy szosa sucha. Szedł Sasza suchą szosą, w czasie suszy szosa sucha. Szedł Sasza suchą szosą, w czasie suszy szosa sucha. Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. Lojalna Jola, Jola nielojalna. Lojalna Jola, Jola nielojalna. Lojalna Jola, Jola nielojalna. Rewolwer wyrewolwerowany. Rewolwer wyrewolwerowany. Rewolwer wyrewolwerowany. Słyszeliście, jak wygląda jakość dźwięku z tego mikrofonu. Teraz przedstawię Wam efekt, jaki tutaj jest zbudowany, a mianowicie jest to efekt echa, takiego pogłosu. Wciskając trzy razy przycisk, powinien on się uruchomić. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz słyszycie, jak ten pogłos działa. Nie wiem, do czego mogłoby się to przydać, ewentualnie może do zapowiadania walk bokserskich. Albo na przykład śpiewania piosenek. No ja tego używał raczej nie będę, no ale taka opcja istnieje, więc ją przedstawiam. Skoro już słyszeliście, jak działa mikrofon tutaj w pomieszczeniu, jak nagrywa dźwięk, teraz przejdźmy do testu zasięgu, który jest bardzo ciekawy. Dobrze, zaczynamy test zasięgu mikrofonu Ulanzi J12. Tutaj mamy 5 metrów i mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Jest lekki wiatr, to może od razu sprawdzimy, jak działa ten mikrofon na wietrze. Później wejdziemy na górę, tam wieje zawsze troszkę mocniej i zobaczymy, czy redukcja szumów coś daje. Teraz pójdę na 10 metr i mam nadzieję, że mnie dalej słychać, bo producent deklaruje 20 metrów i będę się przesuwał po metrze, czyli mamy 11, 12, 13, 14 i 15 metrów, czyli jeszcze powinno mnie być dobrze słychać. Idziemy dalej. 16, 17, 18, 19 i 20 metrów. Tutaj mamy 20 metrów, czyli deklarowany przez producenta zasięg. Nie wiem, czy mnie słychać, zaraz to sprawdzę, ale jeszcze pójdę trochę dalej, żeby zobaczyć, czy ten zasięg może być troszkę większy. 21 metrów. W tej chwili mam 22 metry. 23 metry, 24 metry i metrów 25. W tym momencie jest 25 metrów i ciekawy jestem, czy już zaczyna przerywać, czy jeszcze nie. Zrobiłem sobie skalę do 30 metrów, więc sprawdzę, aż osiągniemy ten dystans. 26 metrów, 27 metrów, 28 metrów, 29 metrów i 30 metrów. Tutaj na tym odcinku mamy 30 metrów, więc już nie powinno mnie być raczej słychać, ale zaraz to sprawdzimy. Jako, że od 25 do 30 metra delikatnie przerywało, ale stojąc było słychać nawet nieźle, przedłużyłem jeszcze dystans o 5 metrów, czyli jestem teraz na 35 metrze.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać na nagraniu. Natomiast deklarowane 20 metrów przez producenta bez problemu. Mikrofon ma taki zasięg, 25 również. No i po 25 metrze już delikatnie zaczynało przerywać. Dodam tylko, że mikrofon jest naładowany na 100%, natomiast telefon na około 55%, o ile to ma jakiekolwiek znaczenie. Teraz sprawdziłem ten 35 metr i stojąc bez ruchu okazuje się, że mikrofon dalej przekazuje dźwięk, także posunęliśmy się o kolejne 5 metrów. Jesteśmy na metrze 40, także jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zasięg tego mikrofonu. I tak na wszelki wypadek sprawdzimy jeszcze 5 metrów dalej, czyli na 45, a później 50 metrze. Także jesteśmy w tej chwili na metrze 50. Nie wiem, czy jeszcze mnie słychać. Zaraz to sobie sprawdzimy. Mati jest na 51. Cofnę się do niego jeszcze tutaj. O proszę, 51 metr. No i zaraz pójdę sprawdzić, jak to wygląda. Słychać trochę, ale może tak, no już trochę przerywa. No to zobaczymy. Chodźmy. Zobaczmy. A ty szybszy. Ale fajnie. Piona. No tak. Jako, że 25 metr już dawno przekroczony, nawet poszliśmy na mniej więcej 50 i o dziwo dalej nas słychać, więc postanowiłem jednak dokładnie zmierzyć te 50 metrów i może jeszcze trochę dalej i zobaczymy, ile w rzeczywistości ten mikrofon potrafi, na jaką odległość potrafi przekazać dźwięk. 50, ok. Czyli stoimy tutaj, w tej chwili na metrze rzeczywiście 50. No i mam nadzieję, że na razie słychać dobrze. I jedziemy dalej. Tu jest tak, 52 metry. O, tu mamy 52. Tutaj mamy 52 metry. 54 metry w tej chwili, tak Mati? Dobrze, nie wiem, czy nas będzie jeszcze widać w tym aparacie. 54. Tu znowu zrobimy 2. 55, a tu 56. Tak, jesteśmy teraz na 56 metrze. Jedziemy dalej. Sprawdzimy nawet do 70. 58 metrów. 60. Jeszcze nie, tak? Jeszcze musimy przesunąć się o 2 metry i będzie 60. W tej chwili jesteśmy na metrze 60. Bardzo daleko od kamery. Bardzo daleko od kamery i 3 razy dalej niż deklarowane 20 metrów. Ale próbujemy dalej, aż nas będzie i 2 razy od naszej gorzej kamery. Słychać. No tak. To jest 62 metry. I teraz 64 metry. No nie wiem, nie wierzę, żeby jeszcze nas było słychać, a kończy się plac, ale zobaczymy. 65, tu jest 66 metrów w tej chwili. Prawdopodobnie słychać nas, ale przerywa. No zobaczymy. 68 metrów na ten moment. 69 metrów. I tutaj mamy 70 metrów, tak? Jedziemy do końca placu? No dobra, próbujemy do końca placu. Czyli mamy 70, tutaj mamy 72 metry, w tej chwili jest 72 metry. 74 metry. 76, tak? 76 metrów. 76 metrów. I tu mamy 80. Nie, dobrze, 78. Dobrze, Mati lepiej liczy ode mnie. 78 metrów w tej chwili. I w tej chwili 80. I 80. 80 metrów, ale że do końca placu chyba mamy 2. 82 metry. Czyli 82 metry. Jesteśmy. Momencik. 82,5 metra. Do końca placu i zobaczymy zaraz, czy już nas nie słychać, czy jeszcze słychać.
Byłoby to dosyć dziwne, no ale sprawdzimy. Tak? No to lecimy. Jesteśmy ponad 4 razy dalej od naszej tablicy. Tak. 6, 4 od 30 metrów. No gdzieś około. Wiesz? Tak. Ale to jest wszystko, nie? No. Zobaczymy. Pójdziemy teraz na górę sprawdzić, jak sobie radzi mikrofon z szumem wiatru i jak działa system odszumiania. Jesteśmy teraz na kopcu. Jak widać po fladze, jest taki lekki wiatr, więc spróbuję go złapać w mikrofon. Na razie jest wyłączona redukcja szumu. Teraz powinno coś szumieć, bo wieje troszkę. I będę po kolei włączał kolejne stopnie redukcji tego szumu. Teraz jest pierwszy stopień redukcji szumu, ale ustał troszkę wiatr. Nie wiem, czy słychać. O, teraz powinno wiać. Teraz jest drugi stopień redukcji szumu. I chyba trzeci, o ile się nie mylę. Teraz jest trzeci stopień redukcji szumu i nie wiem, czy coś to da, bo jest wiatrek dosyć spory. O, jak się odwrócę, pewnie nie będzie go tak słychać, a wam pokażę, jaka panorama stąd się rozpościera. Tu widać Piekary Śląskie i kościół, bazylikę. Tam już dalsze dzielnice i miasta. Nawet widać zalew w Świerklańcu. O, gdzieś tutaj. I tak to wygląda. Warto tutaj przyjechać, bo podobno kiedy jest ładna pogoda, to nawet można zobaczyć Tatry. Oczywiście z jakimś sprzętem typu lornetka, luneta albo duży teleobiektyw. Jak widzieliście, zasięg tego mikrofonu jest, można powiedzieć, nieprawdopodobny, bo producent deklaruje 20 metrów. My odeszliśmy na ponad 80 i nadal było nas dobrze słychać. Przy czym, jak wspomniałem w filmie, przy odległości 25 do 30 metrów pojawiły się takie delikatne trzaski, jakby tracił kontakt z nadajnikiem czy z odbiornikiem. Także później się jakby poprawiło i do samego końca dźwięk był dosyć czysty, wyraźny. Także tutaj ogromny plus. Jeśli idzie o redukcję szumów wiatru, no to dodam tylko, że na tym mikrofonie nie był założony żaden deadcat, ani żadna pianka, która mogłaby redukować szum wiatru, a i tak coś tam było słychać, także nie jest najgorzej. Przed nami test systemu redukcji szumów właśnie w tym mikrofonie. Ja tutaj uruchomię sztucznie taki szum z innego telefonu i sprawdzimy, jak spisuje się ten system. Teraz mamy włączony szum. Mam nadzieję, że go słychać. I po kolei będę włączać kolejne poziomy redukcji szumu. Pierwszy. Drugi. I trzeci stopień. Za chwilę zrobię to samo, ale bez mówienia, także zobaczycie, jak redukuje szum tenże system. Mam nadzieję, że było słychać, także przekonamy się na nagraniu.
Jak zauważyliście, na trzecim poziomie redukcji szumów wygląda to, a raczej słyszy się to całkiem nieźle, czyli redukcja szumów działa, także tutaj można postawić znowu plus. Podsumowując, jak za 133 zł, moim zdaniem zestaw ten spisuje się dobrze, ma bardzo duży zasięg, dźwięk jest poprawiony w stosunku do mikrofonu zawartego w telefonie. Można go oczywiście jak każdy dodatkowo poprawić w programie do montażu. Jeżeli chodzi o efekty typu echo, no to wiadomo, dobrze, że są. Jeżeli ktoś chce, może je wykorzystać. Ja akurat korzystać z tego nie będę. Dlatego moim zdaniem, jeżeli znajdziecie promocję na ten mikrofon w AliExpressie albo u naszego jakiegoś krajowego sprzedawcy i potrzebujecie mikrofonu bezprzewodowego, warto w niego zainwestować, szczególnie 133 zł. Jeżeli komuś pomogłem w doborze albo w wyborze, to może dać kciuk w górę. Kolejnym filmem będzie szczegółowy instruktaż, jak wymienić akumulator w samochodzie C4 Picasso. O ile w większości samochodów nie ma z tym problemu, tak z dojściem do samego akumulatora w tym samochodzie nie jest tak prosto. No, przekonałem się, oglądając filmy takie powiedzmy niepełne na internecie, i mam zamiar zrobić instruktaż szczegółowy, dokładny od A do Z, tak żebyście zaoszczędzili złamanych plastików, jak niestety mi się to przydarzyło. Także zapraszam do oglądania kolejnych filmów.